Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy, to oczywiście Skyrim. No i cóż moi drodzy, w ostatnim odcinku udało nam się odnaleźć wielką, epicką, świecącą kulę. Nie jestem do końca pewien, czym kula jest. Przyszliśmy powiedzieć o tym naszemu arcymagowi Salvosowi, który, jak widzicie, totalnie nas olał i zaczął bawić się swoim magicznym, świecącym stolikiem. Anyway, wydaje mi się, że my też go olejemy. W tym momencie wyjdziemy z jego komnaty. O ile dobrze pamiętam rozmowę z Salvosem, w tym momencie musimy udać się do innego arcymaga żyjącego w Arcaneum. Przypuszczam, że Arcaneum będzie archiwem bądź jakiegoś rodzaju biblioteką, który teoretycznie może mieć jakieś informacje na temat naszego znaleziska. I nie waż się źle traktować tych ksiąg. Rozumiemy się? Okej, rozumiemy się, olać księgi, ale te zęby... Jesteś w Arcaneum, którym zarządzam ja. To tak, jakbym miał własny wymiar w otchłani. Spróbuj zakłócić spokój w moim Arcaneum, a każę Atronachom rozerwać cię na strzępy. Potrzebujesz pomocy? No okej, jeżeli każesz Atronachom rozerwać mnie na strzępy, to ja wezwę mojego własnego, prywatnego szatana. Zobaczymy, czyj szatan jest mocniejszy. To tak na marginesie. A tak w ogóle to... Czy mogę w czymś pomóc w Akademii? Jeśli masz ochotę na poszukiwanie przygód, to zawsze potrzebuję ludzi, którzy wyniosą cenne księgi z bardziej niebezpiecznych miejsc. Czyli generalnie potrzebujesz prywatnego złodzieja. Fantastycznie. Chcę przeżyć jakąś przygodę. No dobrze. Zapisałem ostatnie miejsce, o którym słyszałem. Sprawdź je. Tylko ostrożnie. Ja zawsze jestem ostrożny. Potrzebuję informacji o czymś, co znaleźliśmy w Sarthal. Wiem, czego chcesz. Tutaj wieści szybko się rozchodzą. Udało ci się odkryć jakąś wielką tajemnicę, co? Nie musisz nawet pytać. Nie, nie mam niczego dla ciebie. Przynajmniej na razie. Serio? Nie masz niczego, co mogłoby mi pomóc? Powiedziałem już, że nie. Orthorn ukradł kilka ksiąg, gdy uciekł do twierdzy zabójczego blasku, żeby przyłączyć się do przywoływaczy. Coś w rodzaju propozycji zawarcia pokoju. Wydaje mi się, że w tych tomach mogły znajdować się ważne informacje. Jeśli chcesz je mieć, musisz porozmawiać z Orthornem. Kim jest Orthorn? Był uczniem tej akademii. Niezbyt utalentowanym, ale zadawał się z grupą magów, którzy go polubili. Kiedy oni odeszli, uciekł za nimi. Ukradł zapasy i księgi akademii. Pewnie po to, żeby im się przypochlebić. Dlaczego ci magowie są w twierdzy zabójczego blasku? Nazwijmy to rozbieżnością opinii z Akademią. Interesowały ich badania wykraczające poza granice wyznaczone przez Akademię. Dlatego przekonano ich, żeby odeszli. Rozumiem, że jeżeli są przywoływaczami, to chodzi tutaj o nekromancję. Imponująca biblioteka. Spróbujmy połechtać trochę jego ego. O tym, jak dobry jest mag, decyduje to, co wie. Ja staram się udostępniać jak najwięcej wiedzy. Opiekujemy się tą kolekcją od drugiej ery. W tym czasie ksiąg przybywało i ubywało, ale większość się zachowała. Nie jestem do końca pewien, czym jest druga era. Traktujesz swoją pracę bardzo poważnie. Oczywiście, że tak. Gdybym tego nie robił, większość tych ksiąg zostałaby spalona lub obrócona w niwecz jeszcze przed nadejściem trzeciej ery. Magom należy przypominać o zachowaniu ostrożności w pobliżu materiałów badawczych. Rzeczywiście traktuję to wszystko bardzo poważnie. Czy szukasz jakichś specjalnych ksiąg? Tak. Znasz taką postać jak Shalidor? To bardzo potężny mag z pierwszej ery. Niewielu rozumie magię tak dobrze jak on. Ukrył się w Labiryntianie i poświęcił cały swój czas na badania i naukę. Napisał więcej, niż można sobie wyobrazić. Potem jego dzieła zostały rozproszone po całym Skyrim. Ale są one nieprzydatne dla kogoś, kto nie potrafi ich przetłumaczyć. Należę do nielicznych, którzy mogą to zrobić. Podobno gdzieś pojawiły się jego kolejne prace. Jeśli je znajdziesz, mogą nam się przydać. Poko, będę trzymał rękę na pulsie. Tym razem jednak zajmijmy się główną częścią. Czyli, czy nikogo nie obchodzi, że Orthorn okradł Akademię? Nie na tyle, by się tym zajmować. Arcymag Aren pozwala, by to wszystko samo mogło się uporządkować.
Ale zdaje się, że porządkowanie przypadnie tobie. Powodzenia. Okej, dobra. Wygląda na to, że oleję sobie sprawę poszukiwania ksiąg dla niego. Pójdziemy szukać ksiąg, które ukradł Othorn, które mogą nam powiedzieć, czym jest kula. Więc zostawmy go na momencik. Zajrzyjmy do questów. Nie chcę w tym momencie robić tego questu. Nie chcę szukać tych specjalnych ksiąg, których on poszukuje. Więc definitywnie zajmiemy się tym questem. Idziemy na spotkanie z Othornem. Pytanie brzmi, gdzie w tym momencie jest Othorn? Okej, Othorn jest niedaleko Białej Grani, a to ciekawe. Wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie przeniesienie się do obozowiska Gromowładnych. Okej, najpierw musimy wyjść ze szkoły. Nie jestem do końca pewien, gdzie w tym momencie jest główne wyjście. Ej, ty! Mam kilka pytań. Ankano znowu szpieguje. Znasz ten Sartal, prawda? Doszły mnie słuchy, że coś tam znaleziono. Dlaczego nie ma odpowiedzi nie? Fuck off. Dobrze o tym wiem. Proszę, nie obrażaj mojego intelektu. Tolfdir wciąż tam jest, prawda? Oczekuję pełnego raportu, gdy powróci. Dlaczego cię to obchodzi? W Sartal odkryto coś na tyle istotnego, że Tolfdir wysłał nowego członka Akademii, samotnie, by ten dostarczył wieści. To brzmi zupełnie jak coś, co powinno interesować wszystkich, mnie w szczególności. Dziękuję ci za pomoc. Możesz już iść. Mam nadzieję, że zbytnio ci nie pomogłem. Gdzie jest wyjście? Czy mogę po prostu... Nie, definitywnie nie mogę wyjść tędy. Wydaje mi się, że muszę iść gdzieś tutaj na dół. Następnie wyjdziemy z komnaty żywiołów i udamy się do obozów gromowładnych, o których mówiłem wcześniej. No i spróbujemy dostać się do czarodzieja, który w tym momencie okradł Akademię. Dobra, tutaj chyba będzie najbliżej. Teoretycznie mógłbym się przenieść też tutaj i iść gdzieś tutaj wzdłuż rzeki. Wydaje mi się, że tutaj będzie krócej. Teoretycznie możemy też podbiec do kamienia rytuału po drodze, więc chodźmy najpierw do obozu. Po drodze zaznaczę sobie ten kamień rytuału, a następnie udamy się do miejsca, gdzie znajduje się ten mag. Wydaje mi się, że to przed nami jest kamieniem z rytuału, bądź kamieniem rytuału. Nie jestem do końca pewien, czy kamienie rytuału to jest coś, co włączaliśmy na początku, wybierając tam opcję maga, o ile dobrze pamiętam, chyba w pierwszym odcinku, bądź w drugim. Szybko zajrzyjmy może na mapę. Zdecydowanie, to jest kamień rytuału. Mam nadzieję, że nie dojdzie tutaj do jakiejś poważniejszej walki. Dodatkowo chciałem wiedzieć, jak tam wejść, ponieważ jak na razie nie widzę nigdzie drogi. No dobra, była prostsza droga po prostu po schodach. Ale po co wybierać prostszą drogę, kiedy można iść hardkorowo? What the fuck? Kim ty jesteś? Mieczu, przybywaj! Niedoświadczony nekromanta po prostu się rozpadł. Ktoś jeszcze? Tak, jego kościotrup. Przeszukajmy jego szaty, które standardowo będą lekkie, ale dosyć drogie. Buty, nic ciekawego, złoto, kwiatki, mikstury oraz sztylet. Dobra, co możemy zrobić z kamieniem rytuału? Czy chcę wskrzeszać nieboszczyków? Nie jestem do końca pewien, czy to w jakiś sposób zakłóci działanie poprzedniego kamienia, który tam uruchomiłem. Jak na razie, tak czy inaczej, nie wskrzeszamy nieboszczyków, więc może w tej chwili sobie to oleję. Skoro odkryliśmy już to miejsce, zawsze możemy się tutaj szybko przenieść i uruchomić ten kamień. Na razie jednak ja sobie zerknę na mapę, bo wydaje mi się, że miejsce, do którego zmierzamy, znajduje się tam. Zdecydowanie, musimy jakimś cudem przekroczyć rzekę. Co, mam nadzieję, nie będzie jakimś większym problemem. Na wszelki wypadek wyjmę moje magiczne ręce w czasie podróży. Znając życie, Lidia oraz pies będą znowu zasuwali najdłuższą możliwą drogą.
No przecież można spokojnie przejść przez rzekę, bez najmniejszego problemu. Trochę ściąga nas nurt tej rzeki, ale nie jest to żaden problem. Nie jestem do końca pewien, jak będą w tym momencie nastawieni na nas magowie, którzy tam się znajdują. Ponieważ z tego, co mówił nam mag, który znajduje się w Arcaneum, to jest praktycznie duży odłam naszej szkoły magii, więc nie będzie to tylko jeden czarodziej, będzie to tak naprawdę większa grupa. Na wszelki wypadek zapiszę sobie stan gry, gdyby oni po prostu zaatakowali z miejsca, bez pytania. Okej, już obrywam od kogoś, a to tylko zwykłe wilki, które padają praktycznie na strzała. Czy ktoś jest w domu? W razie czego podchodzę bez broni, odłożyłem moje magiczne ręce. Okej, nie mój szatan. Czy ktoś go przywołał, czy on sobie po prostu tutaj tak stoi, bo mu się nudzi? Chyba mu się nudzi, więc potraktujmy go iskrami na dobry początek. Następnie sprzedałem mu może kilka mieczy. Okej, moja energia niebezpiecznie spada w dół. Wydaje mi się, że może być to związane z faktem, że właśnie płonę. Oraz gościem, który atakuje mnie zza moich pleców. Wydaje mi się, że magowie, którzy sobie tutaj żyją, nie są pokojowo nastawieni, więc raczej będziemy musieli przedzielać się przez szeregi magów. Dodatkowo właśnie zdałem sobie sprawę, że wykorzystałem wszystkie moje napoje uzdrawiające. Ktoś jeszcze? Widzisz tam kogoś? Okej. Sprawdźmy to, skoro pies szczeka w kierunku wieży. Mam nadzieję, że uda mi się pokonać ją nie ginąc. Fuck. Lidia, gdzie jesteś? Pomocy! Okej, załatwił sprawę chyba pies. Tak jak mówiłem, w tym momencie nie wydaje mi się, żebym miał jakiekolwiek napoje uzdrawiające, więc to może być trochę słabe. Chyba będziemy musieli wkładać troszeczkę moich przyszłych poziomów w moją energię życiową. Księga czarów, kwiatki, skrzydełka oraz jedyna interesująca rzecz, czyli szata. Ja się pytam, gdzie jest Lidia? Pies był w stanie tutaj dobiec bez najmniejszego problemu. Gdzie jest Lidia? Próbujmy sprawdzić ruiny, które się tutaj znajdują, a następnie zejdziemy sobie do podziemi. Ziemniaki, które zawsze zbieramy. Konina? Okej. Nie jestem do końca pewien, czy chcę zjadać konia. Nie możemy raczej otworzyć wejścia do studni. Czy to jest... Wymaga klucza. Okej, to jest wejście do głównej twierdzy, rozumiem. Czyli nie możemy tamtędy wejść. Musimy prawdopodobnie wślizgnąć się od tyłu, czyli gdzieś tutaj. No dobra. Szybki zapis gry i wchodzimy. Widzę, że Lidia się przygotowała. Nie jestem do końca pewien, co może nas czekać w lochach. Okej, rzeczywiście nieprzyjemne miejsce. Wszelki wypadek wyjmę sobie mój miecz od razu, ponieważ nie przypuszczam, żeby to była po prostu zwykła przechadzka, jak spacer po parku. Coś na pewno musi tutaj na nas czyhać. O co chodzi? Okej, czyli mamy już magów tutaj. O fuck, już nas zauważył, nie widziałem go na górze. Czy on przywołał pająki? Chyba nie. Dobra, sprzedajmy mu trochę iskier. Może dwa strzały naszego miecza. Nie chcę nic mówić, ale on jest dosyć potężny w tej chwili. Ja może się oddalę, pozwolę psu oraz Lidii załatwić sprawę. Z racji, że w tym momencie... Spokojnie, piesku, nie chciałem cię zaatakować. Wszystko w porządku, dziękuję. Przeszukajmy jego ciało. Mikstura zaklinacza, szata, mikstura magii oraz sztylet. W tym momencie naprawdę potrzebuję mikstur uzdrawiających. Nie jestem do końca, czy branie wina ze sobą ma sens. Księgi na pewno nam się przydadzą. Zawsze możemy je zanieść do Arcaneum, może dostaniemy za nie jakieś złoto.
Wydaje mi się, czy nie byłem w stanie wziąć tej księgi. No nie, okej. Okay. Wzięliśmy i ją. Mamy miksturę uzdrawiającą, chociaż jedną. Pomniejsza mikstura magii. Dlaczego nie mam tutaj mikstur uzdrawiających? Może po prostu mam duże, o których nic nie wiem? Mikstury. Mikstura magii, niewidzialności, odporności na ogień. Czy jest tutaj gdzieś mikstura uzdrowienia? Okej, rozumiem. Miałem tylko małe dodane do moich ulubionych. Dodamy sobie duże mikstury uzdrowienia. Weźmy wszystkie księgi. No idziemy dalej eksplorować nasze lochy. Lód sieje się tutaj często i gęsto. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że będę w stanie go sprzedać. Chodźmy więc dalej. Wydaje mi się... Nie jestem do końca pewien, gdzie w tym momencie mamy iść, ponieważ gra prowadzi mnie prawdopodobnie znowu na zewnątrz. Sprawdzę jeszcze raz to miejsce, ale wydaje mi się, że tutaj... Okej, jest przejście. Czy mogę jakoś zdezaktywować to coś, co wygląda idealnie jak pułapka? Którą oczywiście musiał wdepnąć pies, bo czemu nie? Drewniane drzwi, może najpierw sprawdźmy tamtą komnatę. Pies, serio? Nie każ mi na ciebie nakrzyczeć po raz kolejny. Sprawdźmy sobie tą komnatę. Czy mogę to jakoś ominąć, ponieważ nie uśmiecha mi się wchodzenie w to? O tak! Dobra. Ty kim jesteś? Mogę z tobą porozmawiać chociaż? No dobra, już prawie. Mam nadzieję, że ten ktoś lub coś mnie nie zaatakuje. Ja chciałem... O co chodzi? Nie do końca wiem, co się właśnie stało. Czy ja wypuszczam... Wampiry, które w tym momencie walczą z moimi przeciwnikami? Świetnie, wypuśćmy więcej wampirów. Ej, pies, odsuń się. Skąd się biorą ci magowie wszyscy? Nie wiem skąd się biorą, ale wypuśćmy więcej wampirów, bo w tym momencie one nam pomagają, jakby nie patrzeć. Rozumiem, że powinien to być banalnie prosty zamek, ja go nie potrafię otworzyć. Proszę, biegnij wampirze, zabij wszystkich magów w okolicy. Mam nadzieję, że Lidia nadal żyje. Okej, Lidia snajpuje z łuku. Do dzieła, wampirze! Ty też! Wampir, wampir? Okej. Czy mogę porozmawiać z wampir, wampir? Nie wydaje mnie się. Może z tobą? Wampir? Bądź z tobą? Znajdę cię bez oka. Wampir? Okej, dobra, nie, wygląda na to, że wampiry po prostu sobie biegają, czyszczą nam komnaty, robią za nas czarną robotę. Ja w tym czasie przeszukam sobie wszystko, co się tutaj znajduje. Wampirzy pył, który może się przydać. Nie wiem, czym jest tak naprawdę. Buty, ubiór. No dobra, tak naprawdę nic ciekawego, nie chciałem nawet zabierać tego ubioru. Dodatkowo księgi. Wydaje mi się, że gdzieś tam za moimi plecami w tym momencie dzieje się całkiem niezła akcja w wykonaniu Lidii, psa oraz wampirów. Ja sobie to totalnie olewam, eksploruję, przyjdę tak naprawdę na gotowe. Nie jestem do końca pewien, czy weszliśmy w jakiś sojusz z wampirami w tym momencie. Ale jest mi to jak najbardziej na rękę, jeżeli oni biegają tutaj po okolicy i zabijają wszystkich moich przeciwników. Na przykład tego. Mikstura, kostuch, iskier. Bardzo ciekawe. Szata, sztylet i buty zostawiamy. Idziemy dalej. Co to było? Dalej, chłopcy. Naprzód. Co chłopcy? Co naprzód? Gdzie są moje wampiry? Zabijmy tego maga na początek. Gdzie on ucieka? Nawet nie próbuj się stąd wynosić. Ewakuacja nikt ci nie pomoże. Okej, dobra. Uciekł nam gdzieś. Wydaje mi się, że ja sobie w międzyczasie posprawdzam tutaj wszystko. Nie chcemy nic ciekawego zostawić. Na przykład, no nie wiem, buty są totalnie nieciekawe. Okej, nie wiem o co tutaj chodziło w tym momencie. Rozumiem, że to coś może wypuszczać kolejno zwierzęta oraz
coś z klatek. Dlaczego ten mag siedzi w klatce? Okej, to nie jest mag, to jest Othorn. Zabiję cię, jeśli będę musiała. Czy musimy go najpierw wypuścić, żeby z nim porozmawiać, czy musimy po prostu zabić jego szatana na początek? Ej, chcę z tobą porozmawiać. Dziękuję ci. Kto wie, co by ze mną zrobili, gdyby nie ty. Obiecuję, że pomogę ci stąd wyjść. Rozumiem, że twoi koledzy trochę cię wystawili. No więc, gdzie są księgi? Księgi? Och, rozumiem. Przez chwilę myślałem, że chodzi tu o mnie. Nie chodzi ani trochę o ciebie. Księgi. Ma je zaklinaczka. Była bardzo zainteresowana jednym z tomów. Choć nie na tyle, żeby mnie uwolnić. Lepiej znajdź sobie jakieś bezpieczne miejsce, ponieważ widzę, że po lewej pojawia się już mag. Potrzebujesz mojej pomocy? Dobra, wydaje mi się, że Lidia sobie z nim poradzi, ja sobie z tą porozmawiam. Dam sobie radę w pojedynkę. Pójdzie łatwiej, jeśli nie będziesz wchodzić mi w drogę. Jeżeli nie zostawisz mnie w spokoju, własnoręcznie cię zabiję, czyli nie możemy go podłączyć do grupy. Masz rację, przydałaby mi się pomoc. Zrobię, co w mojej mocy. Mam nadzieję, że to nie sprawi, że Lidia tutaj zostanie, tylko on po prostu dołączy do naszej wesołej gromadki. Nie jestem do końca pewien, czy chcę mieć zdrajcę w mojej drużynie. Muszę się stąd wydostać. Ale okej, on teoretycznie chyba nie jest w naszej drużynie, ponieważ nie mogę z nim rozmawiać. On po prostu sobie będzie za nami biegał i wymiatał. Jeżeli jego niedoświadczone umiejętności można nazwać wymiataniem. Anyway, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło jak zawsze. Do następnego odcinka, cześć!